Dzień dobry. Nazywam się Barbara Berka-Lewandowska. Jestem autorką tego krótkiego, praktycznego poradnika, jak uprawiać rośliny lecznicze ekologicznie, bez chemii, jak sobie z tym radzić. Ale nim opowiem o książce, powiem kilka słów dla siebie, o sobie, żeby Państwo wiedzieli, że jeśli się czegoś chce, to można to zrobić, tak? Ja z wykształcenia jestem ekonomistą, zupełnie niezwiązane z rolnictwem. Przez większość swojego życia dotychczasowego pracowałam albo jako kierownik, albo jako menadżer. Zupełnie nie było to nic związanego z tym, co obecnie robię. Natomiast pęd życia i takie ciśnienie, które wbrew pozorom na dłuższy metę nie jest dobrym pomysłem, spowodował, że wylądowałam na wsi, gdzie żyje się spokojnie, zdrowo i zaczęłam uprawiać rośliny pod kątem tworzenia z nich surowców kosmetycznych. Oczywiście to nie było tak, obudziłam się i na ten pomysł wpadłam. Miałam po prostu pomysł, jak to rozkręcić, jak to zrobić. Miałam też pomoc w tym. Zewnętrzną. Nie tylko wewnętrzną, ale zewnętrzną również. Powstał taki krótki poradnik, jak uprawiać rośliny. Dlaczego powstał? Dlatego, że ja szykując się do swojego nowego planu działania na życie, szukając jakichkolwiek informacji o uprawach, no niestety znalazłam tylko informację o uprawie róży, lawendy, natomiast pozostałe zioła ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje. Po 5 latach pracy, że tak powiem, w ziemi z roślinami, po kilku latach odbierania różnych telefonów, a jak się robi, to się robi, a czy to trzeba podlewać, jak trzeba podlewać, stwierdziłam, że napiszę krótki poradnik, może będę miała mniej telefonów. Albo i nie. Co znajdą Państwo w tym poradniku? Znajdą Państwo przede wszystkim informacje o nawozach, o naturalnych nawozach ekologicznych, które tworzymy z pokrzywy, z wrotycza, z czosnku. Znajdą Państwo informacje, jak się je tworzy. Znajdą też Państwo informacje o uprawie i pielęgnacji roślin poszczególnych upraw. Upraw, które w tej chwili mam, więc z roku na rok można się domyśleć, że ten poradnik będzie się rozszerzał. Znajdą tutaj w książce Państwo rozmaryn, różę damasceńską, nagietek, lawendę, trochę wieje dzisiaj, lawendę, akmelę, miętę pieprzową, krwawnik, melisę, chmiel, jeżówkę, dziewannę, wrotycz, przywrotnik, rumian rzymski, tymianek pospolity, trochę tych ziół jest. Ale co też istotne, nie tylko do roślin. W książce znajdą Państwo też informacje o środkach ochrony roślin do upraw ekologicznych. I to oczywiście wszystko można znaleźć sobie w rozporządzeniu. Trzeba poszukać, trzeba poczytać etykiety na tych środkach. Ja wybrałam tylko i wyłącznie te, które według mnie bez utraty właściwości roślin, bez narażenia zdrowia można używać przy uprawach. Niestety dosyć spora część środków ochrony roślin powoduje ostre reakcje alergiczne, skórne bądź też pokarmowe, co jest napisane na etykietach. One mimo to są dopuszczone do obrotu. Natomiast ja wybrałam tutaj tylko i wyłącznie środki, które według mnie nie wpłyną na jakość surowca bądź też
warzywa, owoców, bo te środki głównie dotyczą tak naprawdę upraw sadowniczych, warzywnych, czy też po prostu owocowych, tak? Więc tych środków jest naprawdę bardzo dużo. Warto się z nimi zapoznać, bo tak jak mówiłam, to są środki, które nie spowodują żadnych zatruć czy też zaburzeń pokarmowych. Resztę środków ochrony celowo pominęłam, ponieważ no, nie chciałabym się przyczynić do jakiegoś rozwolnienia, tak w skrócie. Warto się z tym zapoznać. Warto się zapoznać z opisem wszystkich upraw. To też jest wynik moich jakby doświadczeń i moich błędów, tak? Skłamałabym, jakbym powiedziała, że żadnych błędów nie popełniłam. Popełniłam mnóstwo błędów. Niektóre były mniej lub bardziej kosztowne. Natomiast w tej chwili już, że tak powiem, rozpoczęłam proces certyfikacji rolnictwa ekologicznego. Jestem po pierwszej kontroli, która przebiegła dobrze. Nie mam żadnych poprawek do wykonania, żeby otrzymać certyfikat, więc myślę, że ta wiedza w tej książce może być dla Państwa cenna. Zapraszam do mojego sklepu danowiec.pl. Tam też Państwo znajdą, oprócz książki, jest też e-book o tym samym tytule. Ale są też hydrolaty, właśnie te surowce kosmetyczne, które wykonuję na bazie roślin, które sama uprawiam ekologicznie. Dziękuję. Do widzenia.